Cześć, to ja, Jędrzejak. Jestem w niesamowitym miejscu. Mam trochę rozbiegany wzrok, dlatego że jest tutaj pełno niesamowitych, customowych maszyn. Jesteśmy w Unikat Motorworks, w warsztacie maszyn, motocykli customowych we Wrocławiu. I jestem tutaj nie bez powodu, bo przyjechałem do Unikata niesamowitym motocyklem, jakim jest fabrycznie nowy Cruiser Custom od BMW, model R18. I'm a boss, boss. Cruiser, custom, chopper, nazwij go jak chcesz, to jest mało istotne. Istotne jest, że z modelem R18 BMW wkroczyło w tych dzisiejszych nowożytnych czasach do tego segmentu i rozpycha się w nim łokciami, a w zasadzie cylindrami. Big Boxer, bo tak się nazywa, jest sercem tego motocykla, dosłownie i w przenośni. Jest jego największą cechą wizualną, a jak BMW słusznie zauważa, jest bardzo prosty tak wizualnie. Jest dolot, spalanie, wydech. Po prostu. Ma 1802 cm sześcienne. Jeden cylinder to aż 901 cm. Naprawdę jest ogromny. A jego osiągi są naprawdę zachwycające. Ma 91 koni. To nie brzmi nie wiadomo jak spektakularnie, a za to bardzo spektakularnie brzmi moment obrotowy, wynoszący 158 Nm, z czego aż ponad 150 dostępnych jest w prawie połowie zakresu obrotomierza. Co oznacza, że ten motocykl jedzie na każdym biegu, w każdej sytuacji, w każdym momencie. Odkręcasz, on zaczyna się trząść na lewo i prawo, bo jest tak ułożony i jedzie. Po prostu. Wow. Skoro jesteśmy przy silniku, warto zaznaczyć, że wszystko tutaj jest elektroniczne, nic nie zostało pozostawione przypadkowi, a najlepsze w tym są tryby jazdy. Mamy tryb rain, czyli deszczowy, taki najbardziej gładki, a później jest roll i rock. Nie ma tutaj oszukiwania, albo się toczysz, albo robisz rock and roll, znaczy rock, bez roll. Momentu do przeniesienia jest sporo, odpowiada za to sprzęgło. Jest tutaj ono jednotarczowe, suche, sterowane hydraulicznie. No, przyznam, że wymaga sporo siły. Jeżdżąc cały dzień po mieście, używałem 3 palców, bo było ciężko. Nie na zbyt, ale w porządku. Mamy 6-biegową skrzynię, która działa bardzo precyzyjnie i coś takiego jak bieg wsteczny. Jest on elektryczny, należy go najpierw przełączyć. No i po przełączeniu na wsteczny przytrzymujemy przycisk od rozrusznika i motocykl, przepraszam, i motocykl jedzie do tyłu. Widowiskowo wygląda z tym napędem, ale podobnie widowiskowo wygląda napęd tutaj. Jest on realizowany za pomocą wału kardana i jest na wierzchu. Widać jak to się kręci, to jest fajne, to jest taka motoryzacyjna pornografia, jak to tutaj wszystko pracuje, takie... Parafrazując klasyka, że złoty, a skromny, można powiedzieć, że klasyczny, a nowoczesny. Jest tutaj jednak mimo wszystko sporo elektroniki. Poza tymi trybami jazdy, poza reflektorem LED-owym z doświetlaniem, mamy też pełne LED-owe oświetlenie całe, mamy podgrzewane manetki, mamy kontrolę trakcji ABS, mamy asystent ruszania pod górę, mamy elektroniczną kontrolę momentu hamującego wraz ze sprzęgłem antyuślizgowym. Od kontroli trakcji jest tutaj przełącznik, guziczek, który działa niezależnie od tego, czy jedziemy, czy stoimy i w każdym momencie można się kontroli trakcji pozbyć, aby zostawiać na asfalcie grube, długie, czarne krechy.
Design tego motocykla nawiązuje do modelu R5 z 36 roku. Zobaczcie na tą opadającą ramę, która udaje sztywną. Metalowe elementy, ogromny silnik, fantastycznie wkomponowany wydech z tymi końcóweczkami. No mnie ten design powala na kolana i przyznam, że na mieście odwraca sporo głów. A jednak do czegoś można się przyczepić. Mi nie za bardzo podoba się ta połać plastiku tutaj na airboxie i można by było stwierdzić, że przełączniki na kierownicy mogłyby być mniej plastikowe. Nic to nie razi, ale jednak. Kanapa jest tutaj na wysokości 690 mm, co oznacza, że siedzi się nisko, pewnie i wygodnie. Niektórzy po zdjęciach sądzili, że pozycja nóg może być niewygodna. Poduszki są tutaj na długości w środku motocykla, co oznacza, że nogi są ugięte, są przed tymi cylindrami, ale ani ja o wzroście 179 cm, ani kolega o wzroście 188 cm nawet nie zauważyli, czy nie zauważyliśmy, czy nie pomyśleliśmy na początku, żeby w ogóle skupić się na pozycji, co oznacza, że jest po prostu wygodna. Naprawdę, nic tutaj nie przeszkadza, jeżeli chodzi o ugięcie nóg. Za to gorzej jest z samymi podnóżkami. One są finalnie dosyć nisko i mocno ograniczają prześwit. Rondo, szybkie zakręty, to zaraz możliwości szybkiej jazdy się kończą. R18 zalany pod korek waży 345 kg. To dużo. Ale tą masę przede wszystkim czuć w momencie stawiania go ze stopki bocznej do pionu, bo w trakcie jazdy ona znika. Oczywiście trzeba się troszkę posiłować z kierownicą, ale nie mamy wrażenia, że prowadzimy mastodonta, bo ten motocykl prowadzi się naprawdę bajecznie łatwo. Można nim skręcać w naprawdę szybkim tempie. Niestety podnóżki trochę hamują te zakręty, ale radzi sobie bardzo dobrze, nawet w mieście w tych ciasnych zakrętach. Oczywiście nie byłby moim pierwszym motocyklem, jeżeli chodzi o jazdę po mieście, ale i tak radzi sobie świetnie. Zawieszenie w tym motocyklu działa i wygląda. Przedni widelec ukryty jest pod tymi metalowymi osłonami, z kolei tylny amortyzator jest po prostu ukryty i rama jest tak skonstruowana, żeby wyglądała, jakby była sztywna. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę, to zawieszenie jest tak skonfigurowane, że wszystkie nierówności, niezależnie od tego, czy jadę gładkim asfaltem, spotykam dziury we Wrocławiu, czy jadę takim brukiem, ono te nierówności wybiera i zapewnia naprawdę komfortową jazdę. A jadąc szybko i dynamicznie nie występuje, albo przynajmniej ja jeszcze tego nie zauważyłem, aby występowało jakiekolwiek nurkowanie czy pływanie. Motocykl oferuje świetny feedback. Hamulce w R18 są trzy takie same. Dwie tarcze z przodu, jedna tarcza z tyłu, wszystkie o wymiarach 300 mm średnicy i wszystkie zaciski to zaciski czterotłoczkowe. Póki co R18 dostępne jest w sprzedaży jako wersja First Edition. Ona charakteryzuje się tymi paskami Pinstripe oraz pakietem powitalnym. Dostajemy piękne pudło, taki box fajny z gadżetami, jakim jest czapka, białe rękawiczki, pasek skórzany z klamrą R18 i najfajniejszy gadżet, jaki może być, czyli te logotypy. Być może zauważycie, że one są montowane na śrubki. W pakiecie First Edition te logotypy są w takim kolorze retro miedzi z fajnymi retro śrubkami.
Świetna sprawa. Największą radochą w posiadaniu, a w zasadzie w kupowaniu R18 jest jego konfigurowanie. To jest najważniejsza wartość tego motocykla, że on może być spersonalizowany fabrycznie, taki fabryczny custom. Można zmienić w nim praktycznie wszystko. Cała tylna sekcja może stać się boberem z takim lewitującym siodłem. Można wymieniać takie rzeczy jak korki widelca, jak klamki. Kanapę dostarcza Mustang. Elementy frezowane, jak pokrywy głowicy, felgi czy wiele innych gadżetów dostarcza na przykład Roland Sands Design, a wydechy Vincent Hines. Krótko mówiąc, ten motocykl można modyfikować do woli, może być zupełnie spersonalizowany, ale jeżeli nie czujesz tego klimatu i nie chcesz wybierać dodatków z pakietu fabrycznego, to zgłaszasz się do takiego gościa jak Grzesiek z Unikatu i wtedy twój motocykl będzie niepowtarzalny w skali światowej. Grzegorz, jesteś założycielem i głównym, jedynym projektantem w Unikat Motor Works, jak na razie. Jakie jest twoje zdanie czy opinia na temat ideologii fabrycznego customa? I możliwości, że klient... To są w pewnym momencie, w pewnym sensie jak dla mnie sprzeczne stwierdzenia. Wiadomo, że fabryki jakby chcą jak najbardziej dać klientowi tą opcję personalizacji i super, i uważam, że to jest dobry kierunek, bo niech wszyscy muszą chcieć od razu przebudowywać motocykl i zrobić z tego cafe racer albo na odwrót i tak dalej. W takim razie jaka jest twoja osobista opinia o R18? Jest wyjątkowy, jest jakiś i to jest super, że pojawia się dużo teraz motocykli, które dla mnie są takim trochę albo odgrzanym kotletem, albo czymś bez charakteru. Tego na pewno nie można powiedzieć o tym motocyklu. Nikt nie przejdzie obok niego obojętnie, czy to znawca motocykli, czy laik, więc to jest na pewno plus. Ale masz już pierwsze elementy, które byś pociął i odciął i zmienił? Zawsze, tak, na pewno. Ja generalnie jestem bardziej minimalistą, więc jakby albo bym to uszlachetniał w stronę minimum farby i nie wiem, wypolerował blok silnika i zrobił z niego jeszcze bardziej taką ponadczasową maszynę, trochę jak z lat, nie wiem, 70., 60., takie customy z najwyższej półki. Na pewno przeplut z tyłu felgę na, nie wiem, 18 cali, jednocześnie szerszą. Też to jest w katalogu. O, super. No na pewno można z niego zrobić fajnego bobera. Znowu to też jest w katalogu. Wtedy ciągnąć go w stronę takiego bardziej muscle motocykla. Z kierownicą całego czarnej, niską drag. Tak, wtedy na przykład wszystko bym pomalował na czarno. Odkrył tylne koło. Krótko mówiąc, z tego co widzę, nie masz negatywnych wrażeń na temat tego motocykla raczej. Nawet jako head designer w Unikacie. Nie, no oceniam bardzo pozytywnie. Tak jak mówię, te plastikowe rzeczy powinny moim zdaniem zniknąć. Jest to na pewno ciekawa baza i jest na czym budować. BMW R18 pod względem technicznym jest po prostu bardzo dobrym motocyklem. Hamuje, przyspiesza, skręca. Nie skręca aż tak cudownie, bo ograniczają go podnóżki, no ale nie oszukujmy się, to nie jest motocykl do sportowej jazdy. Wrażenia z jazdy z tym big boxerem, z tą falą, górą momentu obrotowego są fantastyczne. To jest czysty banan na twarzy, a najlepsze uczucie to jest moment odpalania, jak on szarpie i chce się wyrwać. To jest najlepsze. Technicznie to jest bardzo dobry motocykl, ale trzeba przyznać, że tego typu motocykle nie kupuje się tylko i wyłącznie pod względem technicznym i pod względem tego, jak on się prowadzi, a pod względem tego, jak wygląda i jakie daje emocje. A ten motocykl daje naprawdę fantastyczne, fenomenalne i niepowtarzalne emocje. Jeżeli nie lubisz zwracać na siebie uwagę, ten motocykl jest nie dla ciebie. Jeżeli nie lubisz odpowiadać ciągle na pytania, czy to custom, z którego to jest roku, to jest nowe, to motocykl nie dla ciebie. Ale jeżeli lubisz wyróżniać się z tłumu, a jeżeli masz ochotę jeszcze go zmodyfikować pod siebie, z katalogu fabrycznego, czy z jakiegokolwiek innego warsztatu, R18.
aktualnej wersji, First Edition, kosztuje około 100 tysięcy złotych. No i do tego jest dostępny szeroki wachlarz zmian. Można dobić do 120 spokojnie. No ale cóż, taki wygląd musi kosztować, nie? Przyjrzyjcie mu się.